Dobrze, także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jak zapowiadałem sobie, bodajże tam na vlogu trzecim zrobimy sobie podsumowanie, czego ile zebraliśmy w tym roku, czyli ile siana oraz nasionki. Czyli tutaj bez zbędnego przedłużania. To jak widzicie, stodoła jest podzielona na dwie części, na dwa wrota. W tej części mamy tutaj sumę do ścielania pszenżytnią, której zebraliśmy no plus minus około bodajże 80 sztuk. No, także można powiedzieć, że zresztą zostały tam tutaj w tym coś jakoś zostało z tamtego roku, także no tam chyba jeszcze z 4 baloty z tamtego roku. Tutaj w tej części mamy słomę do dawania słomą, krowom do jedzenia, owsiankę. Tutaj zebraliśmy, no też nie chcę was skłamać, ale no plus minus 50 sztuk. No i jeszcze jest trzeci rodzaj pszenicy, której zebraliśmy 30 sztuk około. Nie liczyłem, no tak plus minus, no daję tak. Nie chcę was oszukać. No ale tak się prezentuje, no sodowa jest cała zawalona tymi oto belkami. Tam jeszcze w sąsieku, w drugim. Tam jeszcze tamtej strony, ale tu już nie będę szedł. Jest siano. Zostały tam 7 balotów tylko. Także no niedużo już. No, także tak. Mam nadzieję, że ten poprzedni vlog się wam w miarę spodobał. Tak no, w miarę. Tak, pytanie takie. No. Także teraz pójdziemy sobie może do ile do nasionki, ile co tam zebraliśmy, też poopowiadam trochę. Dzisiaj taki luźny vlog będzie. No tutaj to jeszcze nie zaprezentowałem to, ile, jakie nam się udało pryzmy w tym roku. No niestety z nasionki nie udało mi się nic nagrać, niestety, no wybaczcie mi. Ale na przyszły rok już powinno coś być, na pewno. Jakiś vlog. Tutaj, no galanta pyzma. Nie wiem, ile tutaj było przyczep. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale no też coś plus minus około 25 przyczep. Tutaj się tu prezentuje. Dobra, teraz sobie przejdźmy. On tutaj, wiemy, sąsiad sobie siał. Niedawno. Zaraz będziemy powinni być. No tutaj ogólnie, no jak możecie zauważyć, pełno balotów nasionki. No tak poustawiane mamy tutaj. Jest ich tu około, no żeby nie, was nie skłamać, no to no, 80 sztuk. O, ponieważ robiliśmy teraz niedawno, tak zrobiliśmy niedawno tak 4 baloty nasionki. No także tak to się prezentuje wszystko ogólnie. Co, ile czego zebraliśmy? No tu jeszcze obornik, którego jak zwykle u nas nie brakuje. Ale to pewnie chyba u wszystkich, którzy mają jakieś zwierzęta, jakąś hodowlę. Tutaj niedawno wywoziliśmy już chyba z pół płyty obornikowej. No. Także o, jeszcze mogę pokazać jeszcze tamtą pryzmę. Tak sobie wejdziemy na pole kawałek. No. Tutaj pryzma jest. Zobaczycie, nie będę podchodził. No, tutaj jest druga pryzma. Tu było z jednego, tu było z dwóch pól, a tu było z jednego dużego. No, także mam nadzieję, że te vlogi będą się wam podobać. Ten vlog się wam spodoba. Tu powinien się wam gdzieś wyświetlić ten mój poprzedni film. Także zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Na razie wam i cześć.